Dzień dobry Państwu. Wiesław Bielawski, będę miał chwilę czasu na to, by opowiedzieć Państwu kilka drażliwych kwestii związanych z przejazdem kolejowym przez Porubień. Ale pierwsze pytanie, jakie należy postawić, to czy studium wykonalności modernizacji linii kolejowej E65 było formalnie uzgodnione z miastem Gdańskiem? To pytanie stawiam dlatego, że przestrzeń internetowa, w której można pisać wszystko i dowolnie, jest przepełniona tezami, że było uzgodnione. I tę tezę między innymi pan Olejarczyk, on jest obecny, wiem, że jest chyba na sali, jest. Czy widział pan to uzgodnienie? Czy widział pan to uzgodnienie? Proszę. Panie prezydencie, ja jestem z fotelu Ewangelicy, dziennikarzem, sam do pana. Wygląda w ten sposób, czeka pan książę, który nie ogląda pracy dziennikarza, że ja wysyłam pytania do miasta i czekam na odpowiedź. I te pytania, to jest jedno z pytań, wysłałem 9 dni temu do biura pracowego i jeszcze do tej pory nie uzyskałem na nie odpowiedzi. Więc jakby ja nie wiem, o jakiej przestrzeni pan mówi, gdzie to się pokazało, jeszcze momenci. Ja rozmawiałem z panem wójtem z Węgowa, efekt autoryzowany. Czekałem na państwa odpowiedzi. Tak jak powiedziałem, 9 dni nie mogłem się doczekać. Szanowni państwo, nie na portalu Porubień ukazały się takie tezy i to jeszcze tezy przywoływane z ust rzecznika PKP PLK, że takie uzgodnienie było. Szanowni państwo, oprócz takiego formalnego uzgodnienia nie było. Ale ja teraz ja to. Proszę pokazać. Ona się pojawiła między innymi w apelu dotyczącym podpisu zbieranych za realizację tunelu. Ale przecież dalej oczywiście tego uzgodnienia nie było. Natomiast szanowni państwo, co miało miejsce? Otóż w trakcie sporządzania studium wykonalności, to był rok 2003, projektanci, którzy z ramienia kolei sporządzali ten projekt, wystąpili do Biura Rozwoju Gdańska z takimi oto tezami, jak zachowanie istniejących przejazdów ulicy Borcowej i Sandomierskiej, zastąpienie 4-6 pieszych w poziomie terenu i zastąpienie przejazdów w ciągu ulicy Biegowskiej wiaduktem. Państwo wiedzą dokładnie, gdzie jest ulica Biegowska. Tak, szanowni państwo, dlaczego projektanci zrobili taki projekt na etapie studium wykonalności? A to zrobili dlatego, że warunki techniczne, jakie zobowiązują projektantów do projektowania linii kolejowych i rozwiązywania skrzyżowań z drogami publicznymi, mówią, że obligatoryjność realizacji dwupoziomowych, bezkolizyjnych skrzyżowań może mieć miejsce wtedy, kiedy prędkość przejazdu pociągu jest powyżej 160 km na godzinę, bądź w sytuacji, kiedy ciągły czas zamknięcia przejazdu jest dłuższy niż 12 godzin, bądź w sytuacji, wzywam do warunków technicznych, jakie wydał minister transportu i gospodarki morskiej w 1954 roku. Trzecia kwestia, chodzi o obciążenia. Szanowni państwo, żadna z tych okoliczności nie miała miejsca na wysokości Borcowej Sandomierskiej. Szanowni państwo, nie miała. Dlatego, że prędkość na tym odcinku jest zakładana poniżej 160 km na godzinę. Ja wiem, że jest taki pan, który pisze, że właściwie powinno się jeździć tam 200. Tak? Czyli ten pociąg, który wjeżdża na stację Gdańsk, to przy tej prędkości by się chyba zatrzymał dopiero w Gdyni. Mniejsza. Szanowni państwo, i to był etap sporządzania studiów. I cóż z Biuro Rozwoju napisało? Rzeczywiście, tu mają państwo znak tego dokumentu. W styczniu 2004 roku na tę propozycję biuro pisało, że nie wnosi zasad.
zastrzeżeń do zamiany przejść dla pieszych w jednym poziomie, na przejścia dwupoziomowe i chyba słusznie. Wszyscy się z tym zgodzili. Nie, nie. Natomiast, a to trzeba zapytać wojewody. I wojewody, który prowadził postępowanie. I dalej, co jest też prawdą, że napisało, że informujemy, że zgodnie ze swoim uwarunkowaniem kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze objętym projektem przewiduje się 4 przekroczenia trasy drogowej linii kolejowej 65. To jest obwodnica południowa, ulica Nowa Podmińska, czyli kontynuacja Małogińskiej, ulica Nowa 3 Maja i Nowa Dolnica, one są bardziej związane ze wzrostem targu drogowego i średniego niż akurat bezpośrednio z Równią i dodatkowe przekroczenie płatną pieszą w rejonie węzła integracyjnego Czerwonego. Szanowni Państwo, nic więcej. O czym studium było wykonywane nadal i uzgadniane z nami nie było z prostej przyczyny. Po prostu nie było wtedy takiego obowiązku, a też doskonale wiedzieli, jakie są warunki techniczne. Tu Państwo mają na fragmencie, nie można tego umieścić, ale no nie jest sekret. Tu mają, bo widzę, że jest niepełny rysunek. Niestety tego węzła integracyjnego Czerwony Most, gdzie to bezkolizyjne powiązanie części górnego tarasu z dolnym tarasem i tym samym obsługa bezkolizyjna Oruni miałaby być realizowana przez to przedsięwzięcie. No ale wróćmy do kwestii takiej, jakich ewentualnie rozwiązań szukać, przejdźmy do następnego slajdu. Jakich ewentualnie szukać rozwiązań, by wyjść naprzeciw tym potrzebom, które z punktu widzenia społecznego są jak najbardziej uzasadnione i tego nikt nie neguje. Szanowni Państwo, no, możemy mówić o rozwiązaniu tunelowym. Tyle tylko, że rozwiązanie tunelowe w tych uwarunkowaniach przy zastosowaniu odpowiednich standardów, czyli takich, jakich trzeba najwyżej pochylić teren, po których samochód bezpiecznie, żeby gdzieś on może przejechać, nie ześlizgując się, powoduje, że rozwiązanie tunelowe byłoby ze skrajnią 3,5 metra. Skrajnią 3,5 metra to oznacza, że w tej przestrzeni zmieści się tylko samochód osobowy, karetka, prawda? Być może autobus miejski, ale już na pewno nie gazowy. Czyli mówimy o rozwiązaniu, które przy tych uwarunkowaniach technicznych pozwala na dość ograniczony produkt użytkowników. Na pewno sfera gospodarcza z tego, ten cały sprzęt, który obsługuje bazy, składy i tak dalej, z tego powiązania by nie skorzystało. Proszę też spojrzeć na to, że w zasadzie ten rysunek, który pokazywał Grzegorz Sulikowski, kłóciłby się trochę z takim rozwiązaniem, bo macie Państwo de facto jeden z najcenniejszych fragmentów, który jest pomiędzy ulicą Dworcową, Gościnną i dalej w kierunku Żonakowa, byłby przecięty przez drogę i to drogę, która byłaby w wąwozie. Ale powiedzmy, że takie rozwiązanie jest możliwe. Inne rozwiązanie, teraz poproszę o drugie rozwiązanie. Możemy próbować realizować ten zjazd do tunelu pod linią kolejową poprzez ulicę Dworcową. Czyli też to, gdzie się ma Państwa koncentrować, Państwa życie, to gdzie macie spędzać wolne czas, gdzie macie rzeczywiście próbować szukać tych elementów tożsamości, byłby w pochyleniu i w wąwozie. I pytanie, czy dalej zakładając, czy mamy ograniczony krąg odbiorców. Czy to ma sens? Czy to ma sens w kontekście 30 milionów złotych z punktu widzenia społecznego jak najbardziej? Tyle tylko, że mówimy o wydatku, lekko licząc, około 30 milionów złotych. Przy dość ograniczonym kręgu użytkowników. Ja nie mówię, że to nie jest potrzebne. Ja tylko chcę Państwu uzmysłowić, że trzeba jednak dokonać pewnego rachunku sumienia i wybrać, tak, co z pieniędzy publicznych z budżetu miasta Gdańska powinno być realizowane. I to jest ten dylemat. Bo być może, że kwota 30 milionów to była tą kwotą, która o wiele lepiej rozwiązałaby problem rewitalizacji Oruni. I tym samym dała Państwu podstawę do integracji, bo jednak ruch pieszy by się odbywał, dałoby Państwu zwiększenie komfortu, standardu i tak dalej. Bo tutaj mamy jednak dominację samochodów, a myślę, że chyba nie na tym też rzecz chodzi. I tyle po prostu, Szanowni Państwo, z tym dylematem, a przynajmniej nie krzyczył, czy się nie będę krzyczył. Szanowni Państwo, z tym dylematem musimy pozostać. I
dodać nam podjąć decyzję. Tak, szanowni państwo, mówimy o powiązaniu o charakterze lokalnym, gdzie na przykład pieniądze zainwestowane w nowe podmiejsko są pieniędzmi, które realizują znacznie więcej celów, znacznie szerszy beneficję i polepszają sytuację znacznie lepszą. Jeszcze raz powtarzam, nikt nie mówi, że z punktu widzenia społecznego to nie jest potrzebne. To jest potrzebne. Jest pytanie tylko, czy akurat w tym momencie ten temat finansować. I z tym pytaniem państwa. Szanowni państwo,